Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest druga część magazynu EKG. W tej chwili jest 9:26. Maciej Głogowski, witam ponownie. Przypominam, w naszym studiu pan Janusz Steinhoff, pan Jacek Socha i pan Sebastian Buczek. WIG20 w tej chwili traci 0,69%, 2643 punkty. Poprawił się trochę. Trochę się poprawił. Mówiłem, że to krótko. Pozytywny wpływ. Że to krótko i pan Sebastian Buczek będzie może powiedzieć, że jesteśmy trochę bogaci. A jak spojrzymy na waluty, to frank dalej jest po 3,09 zł, euro po 3,96, dolar po 2,92, a funt po 4,72 zł. Ale czy tylko pan prezes Buczek czuje się bogatszy? Panie prezesie. Ja mam zaczynać? Proszę. W ostatnich tygodniach to trudno, żebyśmy się czuli bogatsi, bo akurat sytuacja na naszej warszawskiej giełdzie nam nie sprzyjała, pomimo tego, że na największych giełdach typu Nowy Jork czy Frankfurt koniunktura była wyśmienita. I jak można to wytłumaczyć? Od pewnych kilku tygodni trwa przesuwanie środków w skali globalnej pomiędzy rynkami wschodzącymi a rynkami rozwiniętymi. W zeszłym roku bardzo dobrze inwestorzy zarabiali na rynkach wschodzących i w ostatnich tygodniach zdecydowali się na to, aby przesuwać te środki z powrotem na rynki rozwinięte. Stąd też wzrosty cen akcji na tych największych giełdach typu Nowy Jork, Frankfurt czy Londyn. Te wszystkie giełdy, ich indeksy od początku roku były kilka procent na plusie. Czyli oni teraz muszą sobie odbić, a my poczekać. A my niestety tutaj byliśmy pod wpływem jeszcze jednej kwestii, a mianowicie tego, że nad polskim rynkiem ciąży widmo dużej podaży akcji ze strony Skarbu Państwa. Wiele pakietów akcji potencjalnie jest wystawionych na sprzedaż, tylko inwestorzy nie wiedzą dokładnie, jakie spółki, kiedy i w jakiej, Jastrzębska spółka węglowa. W jakiej ilości. Plus do tego dochodzą nowe spółki, takie właśnie jak Jastrzębska Spółka Węglowa. Ja się czuję zdecydowanie biedniejszy. Dlaczego? Ja też. No bo dlatego, że po pierwsze żywność drożeje, dlatego, że drożeje benzyna, dlatego, że giełda jest dla nas nieprzyjazna i spada. W związku z czym jest cała masa... Może pan musi wejść kupować. Ja niewiele. Ja kupuję jakieś przez fundusze takich inwestycji bezpośrednich, to nie czynię. I muszę powiedzieć, że mam poczucie całej tej dyskusji, która się też wokół w Polsce toczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, która mnie źle nastraja. Źle mnie nastraja, w związku z czym czuję się trochę biedniejszy i nie tylko dlatego, że w kieszeni ubywa pieniędzy, ale też, że tak na dobrą sprawę w tej chwili brakuje mi jakichś pozytywnych sygnałów, które by pociągnęły polską gospodarkę. Panie ministrze, dobrze, a brakuje panu pozytywnych sygnałów, a co jest sygnałem negatywnym w tej dyskusji? No negatywne właśnie jest to, że tak na dobrą sprawę proszę zwrócić uwagę, że jest koniec lutego. To, co mówił pan prezes Buczek, szereg różnych prywatyzacji ma być robionych i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy one będą robione po to, żeby przyspieszyć procesy przemiany, czy też na dobrą sprawę po to, żeby za wszelką cenę łatać dziurę budżetową. I tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jak wygląda stan polskich finansów na dzień dzisiejszy i czy on jest bezpieczny, czy nie. Różne sygnały dochodzą, że to przejedliśmy, tam wydaliśmy, że tak na dobrą sprawę cała dyskusja o reformie emerytalnej to nie jest koniec, w związku z czym czekają nas trudne dyskusje o polskich przemianach, jeżeli chodzi o tym, czego nie zrobiliśmy przez ostatnie wiele lat. Ale czy to coś złego, że czekają nas trudne dyskusje? No tak, ale trudne dyskusje to są i trudne decyzje. I te trudne decyzje niewątpliwie będą przekładały się na klimat gospodarczy w Polsce. Co do tego nie mam wątpliwości. Ja zdecydowanie zgadzam się z tym, o czym mówił pan minister Socha. Też się czuję biedniejszy. No, po pierwsze, inflacja jest coraz wyższa. To jest niepokojące. Za oknami mamy mróz, co w powiązaniu z podwyżką cen nośników energii uderza każdego Polaka pośrednio bądź bezpośrednio po kieszeni. No, są ceny żywności, natomiast sytuacja ekonomiczna naszego kraju nie nastaja do optymizmu i poziom czy jakość dyskusji publicznej o wyzwaniach polskiej ekonomii, o wyzwaniach płynących z tego stanu finansów publicznych też optymistycznie mnie nie nastaja. Ja uważam, że jesteśmy na zakręcie w tej chwili. Musimy pokonać ten zakręt w sposób racjonalny, natomiast trzeba mieć świadomość, iż problemy polskiej ekonomii w tej chwili występują ze zdwojoną energią. To jest zresztą pokłosie
moim zdaniem braku decyzji przez ostatnie co najmniej kilka lat. Braku decyzji politycznych? Braku decyzji politycznych, trudnych często w społecznym odbiorze, ale koniecznych w perspektywie racjonalnej naprawy finansów publicznych. Wielokrotnie, panie redaktorze, o tym mówiliśmy na falach Radia Tok FM, że każdy rząd musi podejmować niepopularne decyzje. Każdy rząd pracuje na swoje miejsce w historii, a nie na słupki popularności. Znaczy, każdy rząd być może powinien, bo na co rządy pracują, to doświadczenie pokazuje, że są różne priorytety tych kolejnych rządów. Ja się tylko zastanawiam, panowie, czy to jest trochę tak, że ten wasz, przepraszam za tę ocenę, pesymizm, on jest, jak rozumiemy, także pokłosiem tej dyskusji, którą mamy o otwartych funduszach emerytalnych. Z jednej strony... Zastanawiam się, jak pan dojdzie do funduszy emerytalnych, ale, to widzę, że już jesteśmy na właściwej drodze. Proszę bardzo. Ja właśnie dzisiaj chyba nie chciałem rozmawiać o... jednak nie można nie rozmawiać. Ale to pan, panie ministrze, wywołał trochę ten temat. I tak się zastanawiam, bo... Można oczywiście czynić sobie zarzuty, że momentami ta dyskusja schodzi na zupełnie poboczne wątki. Są i tacy, którzy zarzucają sobie niewłaściwe doktoraty i tak dalej, ale jak rozumiem, sama dyskusja i ilość osób, która się w nią zaangażowała, radio huczy od dyskusji OFE, bo to ludzi interesuje i to jest dla nas ważne. Gazety, telewizje. To ja powiem tak, nie, ja mi się ostatnio dyskusja wokół OFE coraz bardziej podoba. Ponieważ rzeczywiście zrobiła się powszechna dyskusja o tym, jak wygląda system emerytalny po 11 czy 12 latach od wdrożenia. Zaczęliśmy z bardzo wysokiego C i okazuje się, że pojawiła się cała masa różnych dodatkowych głosów. Ostatnio Financial Times też pokazał i powiedział, że zbyt radykalne zmiany w systemie emerytalnym byłyby niewskazane, że można dokonać pewnych poprawek i analizy. Jest przedłożenie rządowe w Sejmie i wydaje mi się, że ta dyskusja, która się właśnie w tej chwili toczy, nie będzie niezauważona w trakcie debatowania, dyskutowania i jak zmienić ustawę. I nie sądzę, że ja myślę, że znajdzie się w tej chwili kompromis pokazujący na rozwiązania albo doraźne, tymczasowe, które będą poprawiały sytuację budżetową Polski, albo rozwiązania inne, które ominą OFE, natomiast na pewno już OFE nie wyjdzie takie same po tej dyskusji, jak przed tą dyskusją. Ja tylko dodam, że to przedłożenie, które ma zmienić system, jest jeszcze w rządzie. Ono jeszcze przepraszam, to jeszcze nie wiedziałem. Przede wszystkim, mnie razi w tej dyskusji brak jednoznacznego stanowiska rządu, bo ja przyznam się, że już sam nie wiem, jakie to stanowisko rządu jest. Czy jest to stanowisko pani minister Fedak, która na was wyskakuje z nową koncepcją w czasie, gdy minister Boni konsultuje z partnerami społecznymi projekt swojego autorstwa i z legitymacją oczywiście całej Rady Ministrów. No to jest chyba. Natomiast muszę powiedzieć tak, że dyskusja o funkcjonowaniu systemu emerytalnego może mieć miejsce i powinna mieć miejsce nie pod presją sytuacji budżetu państwa, sytuacji tragicznej w finansach publicznych. I główną przesłanką tych zmian, które proponuje rząd, jest poziom długu publicznego i trzeba mieć tą świadomość, że gdyby rząd chciał reformować system emerytalny, to tych punktów, które należałoby uwzględniać, jest dużo więcej. To nie chodzi o tylko stawki, to chodzi o wiek emerytalny, to chodzi o włączenie służb mundurowych i tak dalej, i tak dalej. Można by dyskutować poważnie, gdyby był cały pakiet ustaw, na co zwracał uwagę Leszek Balcerowicz, zresztą bardzo otwarcie, ponieważ Leszek Balcerowicz i Fundacja i jego Forum Obywatelskiego Rozwoju zaproponowała rozwiązania dość trudne w społecznym odbiorze, ale racjonalne z punktu widzenia długofalowych zmian w finansach publicznych. I trzeba pamiętać o tym, że taka prosta operacja, prawda, jak przeniesienie części składek do ZUS-u. Mało tego, zapowiadanie, iż będą to specjalne konta, które będą wyżej oprocentowane i tak dalej, i tak dalej. Mnie osobiście nie przekonują. Mało tego, odnoszę takie wrażenie, że te środki, które pozostaną w ZUS-ie, z punktu widzenia budżetu państwa, będą droższe
niż środki pożyczone w bankach. Ja mam takie wrażenie, że my powinniśmy w tej dyskusji za każdym razem podkreślać, bo takie, tak mi się wydaje, że gdzieś pokutuje takie myślenie, że skoro rząd złożył tę propozycję w sprawie OFE, to na tym powinien być koniec. Ja myślę, że nikt rządu chyba, i rząd ma tego świadomość, nie zwolnił z obowiązku przygotowania konkretnych reform i rozwiązań, które mają być wdrożone obok tego projektu związanego z emeryturą. Ale panie redaktorze, o tym się mówi 3-4 lata i w tej materii myślę, nie że wiele znacznie dłużej. Chwała Jak Bogu, niedługo, że rząd Donalda Tuska rozwiązał problem tych wcześniejszych emerytur. To jest zdecydowanie sukces. Tylko wszyscy myśleli, że za tym krokiem pójdą inne. Pan prezes Buczek. Jeżeli wracamy jeszcze do dyskusji o OFE, przede wszystkim brakuje głosu uczestników OFE. Bo tutaj spierają się politycy, spierają się ekonomiści, a głosu nie zabierają uczestnicy. Co oni mają do powiedzenia? Jest ich prawie 15 milionów osób. I najczęściej każdy zabiera głos, wypowiadając się i patrząc z własnej perspektywy. I rozumiem, że niektórym politykom zależy na tym, aby dziura w budżecie była po prostu mniejsza i próbują w ten sposób zrealizować ten cel, który muszą. Natomiast co myślą uczestnicy? Myślę, tutaj, że nie mają możliwości wypowiedzenia się. Że ponieważ, ja powiedzieć siebie jako uczestnik. Tak? No, ja proszę. Bym w życiu nie zamienił pieniędzy w OFE na wirtualne zapisy na kontach ZUS-u. Ja też. I każdy myślę, że kto... Czyli mówimy, mówimy o poziomie wiarygodności obywatela do państwa. Tak, że jeżeli emitował dług w postaci papierów skarbowych, to mu bardziej wierzymy. Natomiast jeżeli jest zapis na zidentyfikowanym rachunku w ZUS-ie, to jest mniejsza wiarygodność, ponieważ można go znacznie prościej i łatwiej, bym powiedział, zmienić. W OFE ja mam gotówkę, która jest zainwestowana w akcjach, instrumentach dłużnych, w tym obligacjach. Mogę ją sprzedać, to znaczy zarządzający. Natomiast jest wiele innych rzeczy, które bym chciał, żeby moje OFE i inne zmieniły. Jak na przykład kwestia wynagrodzeń, jak na przykład kwestia tego, abym mógł... No ale to jest sytuacja tego, to możemy się zadłużać jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej pieniędzy w OFE. Ale żebym mógł na przykład zmienić swój profil inwestycyjny. W tej chwili mam, nazwijmy to, Fundusz Stabilnego Wzrostu. Chciałbym... Nie, panie prezesie, ale to ja... Prawda, to już to proszę odpowiedzieć na to pytanie. O co pytał pan minister Socha, jak rozumiem. No dobrze, no ale to co z tym zadłużaniem? Bo to na tym ten problem polega, tak? Że to jest trochę wedle modelu, ja to jest teraz problem księgowy. Zaraz zostanę odsądzony od czci i wiary, ale to jest trochę tak, że my oszczędzamy przez zadłużanie, tak? Nie, no... Przede wszystkim trzeba szukać... Przez generowanie długu publicznego, panie premierze. Przede wszystkim trzeba szukać generuje oszczędności tam, gdzie... Jakieś znaczenie, gdzie ten dług jest? Okej, nie ma znaczenia, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się szukać rozwiązań po kolei tam, gdzie on jest generowany. Dlaczego? No właśnie, czyli nie mylmy ale skutków także i tutaj z przyczynami. Ale przyczyny leżą zupełnie gdzie indziej. Przyczyny nie leżą w systemie emerytalnym, ponieważ ten system budowano po to, żeby odciążyć budżet państwa. Pan premier proponuje, żeby zmniejszyć w takim razie zadłużanie oraz zmniejszyć, to znaczy w takim razie zmniejszyć wpływy zarówno do funduszu emerytalnego bez względu, czy to jest w OFE, czy to jest w ZUS-ie, w związku z tym stopa zastąpienia będzie jeszcze niższa. Przez 3 lata słyszeliśmy, jak wszyscy mówili, że trzeba obniżać podatki. Ja się pod tym podpisywałem oburącz, tylko mówiliśmy również w tym radio, że jeżeli się obniża wpływy do budżetu, to trzeba myśleć o wydatkach z Oczywiście, budżetu tak. państwa. Natomiast nie można ograniczać wpływów, tak jak to zrobiono, o 40 miliardów złotych, czyli reforma systemu podatkowego plus składka rentowa, natomiast zwiększając równocześnie wydatki. Trzeba by mieć teraz odwagę, żeby powiedzieć, że tę składkę trzeba podnieść. To jest samobójcze, to jest takie działanie, które później prowadzi do takich dramatycznych dyskusji. W studiu pan Jacek Socha, pan Janusz Steinhoff i pan Sebastian Buczek.